Od ducha do ucha. Wakacyjne rozważania ojca Augustyna Pelanowskiego. Zrób krok ku radości Twej duszy. Proszę Cię, Duchu Święty, namaść moje usta, aby były pełne Twoich słów i Twoich darów. Też uszy moich braci i sióstr i ich serca, aby Twoje słowo nie odbijało się od żadnej skały, aby Twoje słowo nie zmarnowało się w cierniach, aby Twoje słowo nie zostało zdeptane na drodze i nie rozchwytane przez ptaki. Panie, uczyń, aby serca i uszy moich braci i sióstr były żyzną ziemią i żeby żadne słowo się nie zmarnowało. Ty sam powiedziałeś przy powieści o siewie, że kto słucha i rozumie, ten należy do Królestwa Bożego. Daj nam nie tylko słuchać, ale i rozumieć. Bo wiara przyjęta ze zrozumieniem prowadzi do zbawienia. Amen. Bracia i siostry, mamy tu przed sobą taki napis: wezwani do miłosierdzia. I to oznacza, że jesteśmy powołani do tego. Ale miłosierdzie jest sztuką. Jest bowiem w Biblii napisane, że Jezus w pewnym momencie, widząc tak silne związki, jakie panują w rodzinach żydowskich, do dzisiaj zresztą, powiedział słowa bardzo trudne. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. My wiemy już po wielu doświadczeniach, że Jezus nie powiedział żartu, ani nie powiedział w cudzysłowie tych słów, ani nie powiedział jakiegoś dowcipu, tylko że to były słowa prawdziwe. Że naprawdę trzeba mieć w nienawiści takiego rodzaju relacje między rodzicami a dziećmi, czy między innymi osobami, które nie są miłością, tylko wynaturzeniem miłości, które są zaborczością, manipulacją, szantażem. Psychologia zna takie terminy i Jezus przede wszystkim o czymś takim mówił, ale mówił też o tym, że ponad miłość Boga żadna miłość nie jest ważniejsza. I znajdują się w Biblii takie słowa właśnie. Kto nie ma w nienawiści ojca i matki, nie jest mnie godzien. Z drugiej strony, w pierwszej księdze Samuela jest mowa o tym, że Saul stracił koronę, stracił łaskę u Boga tylko z tego powodu, że okazał litość. Że okazał pewnego rodzaju miłosierdzie wobec Agaga, wodza Amalekitów. I oszczędził go, chociaż groziła mu śmierć, darował mu życie. Darował życie swojemu wrogowi i stracił łaskę u Pana, ponieważ była to głupia litość, głupie miłosierdzie. I stąd już w tych dwóch przykładach widzimy, że miłosierdzie nie jest taką prostą rzeczą. Że czasem okazać miłosierdzie to okazać komuś przykrość, a z drugiej strony czasem okazać komuś pewną miłość czy otworzyć serce przed kimś, to znaczy po prostu skrzywdzić go. Zdarzają się takie historie. Miłosierdzie jest sztuką. Z zasady jednak Pan oczekuje od nas pewnego otwarcia na wszystkich. Ale to nie znaczy, że w każdej sytuacji człowiek musi się zachować tak samo, bo nie każdy człowiek jest taki sam. I nie każda sytuacja jest taka sama. Kiedy pierwszy raz Pan otworzył mi oczy na Biblię, kiedy to po raz pierwszy się stało w moim życiu, miałem już za sobą 3 lata czytania Biblii, i niewiele do mnie docierało. Chociaż modliłem się przed każdym czytaniem przez 3 lata, Biblia wobec mnie okazywała pewną surowość i ta księga była dla mnie zamknięta jak drzwi. Czytałem i niewiele rozumiałem. I pamiętam ten dzień, było to 17 lat temu, jak po raz pierwszy Bóg otworzył przede mną oczy na Biblię, jak po raz pierwszy Duch Święty rzucił mi światło na słowo i pokazał mi, że pod skórą tekstu jest krew treści. Że pod słowami, które czytam oczami, znajduje się również dusza tekstu. Tekstem, który Pan mi
pokazał jako takie drzwi wejściowe do Biblii, właśnie była przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. My ją doskonale znamy. Ale bywa tak, że rzeczy, które doskonale znamy, sprawiają, że my się oswajamy z nimi i dlatego ich nie poznajemy głębiej. I tak jest również z przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie, że ponieważ znamy tą przypowieść, dlatego nie wchodzimy głębiej. Dlatego mówimy, a ta przypowieść już jest znana, wiem o co chodzi, więc już nie będę o tym myślał, chcę czegoś nowego. Taki jest dzisiejszy świat, że bardzo łatwo zadowala się tym, co atrakcyjne, kolorowe, miłe, zmysłowe. I my wszyscy jesteśmy w tym świecie zanurzeni i dlatego też mamy taki sposób myślenia, że łatwo się zadowalamy i ślizgamy się po powierzchni świata. Nie wchodzimy w głębie tego, co naprawdę Pan Bóg nam daje. Ja chciałbym, bracia i siostry, żebyście teraz posłuchali tej przypowieści i posłuchali również tego, co Bóg do was mówi w tej przypowieści. Chciałbym bardzo prosić mojego Pana, aby tą przypowieść uczynił dla was również taką bramą do Biblii, do zrozumienia Słowa Bożego, a jednocześnie miłosierdzia Bożego. Pamiętam, że te 17 lat temu, kiedy przeczytałem to słowo i miałem przed sobą również komentarz Orygenesa do tego tekstu, nagle Pan dał mi tak piękne światło wewnętrzne na zrozumienie tej przypowieści, że mimo tego, że w mojej celi mieszkało jeszcze 5 innych braci, było nas 6 w celi, to na oczach ich uklęknąłem i dziękowałem Bogu za to, że Bóg mi pozwolił to zrozumieć. Ku zdziwieniu innych. To był bardzo piękny dzień dla mnie. Nigdy go nie zapomnę. Te dni w naszym życiu są najpiękniejsze, w których Bóg nam się objawia. Posłuchajcie tej przypowieści i proszę was bardzo z całego serca, abyście również z całym sercem ją słuchali, nie tylko uszami. Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Będę przerywał ten tekst specjalnie, żeby wam nie wymknęło się żadne słowo, bo nic w Biblii nie jest przypadkowe. Nawet przecinek. Pomyślcie, w tej Biblii jest napisane nie o jakimś konkretnym człowieku, jakimś tam Janie, Katarzynie, Marii czy Józefie, tylko jest powiedziane pewien człowiek. Pewien człowiek to znaczy każdy z nas. Ty, ja. Ale tym pewnym człowiekiem przede wszystkim jest Adam. W Adamie my wszyscy odchodzimy od Boga. Ten pewien człowiek schodził z Jerozolimy. Nie napisano wchodził, tylko schodził. Nie napisano szedł, tylko schodził. Co to znaczy? Że on staczał się na dno. Że on schodził coraz niżej. Dlatego użyte słowo descendit, schodził coraz niżej. Schodził z Jerozolimy. Co to jest Jerozolima? W Apokalipsie w 21 rozdziale czytamy o tym, że Jerozolima to jest nasza przyszłość. To jest nasze niebo. To jest cywilizacja miłości z Bogiem. To jest do czego Pan Bóg dąży w naszym świecie i do czego my również dążymy. Do takiej metropolii, do takiego miasta, do takiej cywilizacji, w której Bóg będzie w centrum. To jest nasza przyszłość, nasze niebo, ale również życie z Bogiem. To jest Jerozolima. Ten człowiek schodził z Jerozolimy. Co to znaczy? Że on odchodził od Boga. Skoro odchodził od Boga, to nawet nie w drugim wierszu, tylko w tym samym wierszu napisano, co się dzieje, kiedy człowiek odchodzi od Boga. Posłuchajcie. Schodził z Jerozolimy do Jerycha. Jeśli ktoś z was, bracia i siostry, był w Ziemi Świętej, to wie o tym, że Jerozolima leży prawie 1000 metrów wyżej od Jerycha. On schodził coraz niżej. Jerycho w języku hebrajskim pochodzi od słowa jar,
Jar znaczy po hebrajsku księżyc. Księżyc rządzi nocą. Inaczej mówiąc, księżyc rządzi ciemnością. Czego on może być symbolem? Złego ducha, ciemności. I ten człowiek odchodził od Jerozolimy i schodził do Jerycha. On staczał się do ciemności. Możemy jeszcze powiedzieć, że Jerycho jest niedaleko Morza Martwego. A jak wiecie, Morze Martwo jest najniżej położoną depresją na świecie. Geograficznie rzecz ujmując. I tam nie ma życia w tym Morzu Martwym. Tam jest sama sól, same przekleństwo. Sól bowiem w Biblii też jest symbolem przekleństwa. Kiedy na przykład rujnowano jakieś miasto, wódz zdobywał jakieś miasto, obsypywał to miasto solą, żeby nic nie urosło. Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, że będziecie solą tego świata. Powiedział to w ten sposób, że będziecie smakiem tego świata, że bez soli się nic nie da zjeść, że bez was chrześcijan się nic nie da zrobić w tym świecie, ale solą również w oku drugiego człowieka, że będą na was patrzeć z trudnością i że będziecie solą również w tym znaczeniu, że wszyscy was będą przeklinać. Że gdzie się nie pojawisz, będziesz się wstydził przeżegnać. Że pójdziesz do szkoły i będziesz się bał powiedzieć tego, że jesteś we wspólnocie. Że pójdziesz do urzędu i jak powiesz, że masz coś wspólnego z Bogiem, to będziesz miał przegrane. Że będziesz się wstydził przyznać tego, że chodzisz do kościoła. I to jest właśnie to, że będziesz solą. Że nikt nie będzie chciał na ciebie patrzeć z błogosławieństwem w tym świecie. A Jerycho leżało nad całym morzem zasolonym. To już jest po prostu największa kondensacja przekleństw. I Morze Martwe, Morze Śmierci, najniżej położone w świecie. Ten człowiek schodził z Jerozolimy i schodził coraz niżej na dno. Ta przypowieść jest o każdym z nas. Bo każdy z nas wie, co to jest dno. Biblia mówi, my wszyscy jesteśmy pozbawieni chwały Bożej. Oczywiście z łaski Bożej Pan Bóg może nas obdarzać łaskami takimi, że możemy się cieszyć Jego uświęceniem, Jego miłością, Jego chwałą, ale tutaj w tej świątyni nie ma żadnego człowieka, który by nie wiedział, co to znaczy dno, co to znaczy grzech. Co to znaczy Morze Martwe, co to znaczy Jerycho. To jest o każdym z nas, bracia i siostry.